oboje tak radzili, na tym co tu zrobić trzeba, starą wiedzę dziwi anioł, który spłynął prosto z nieba. Gospodarzu, gospodyni, wyście pod swój dach przyjęli tych, co Boga na świat niosą, chociaż inni go nie chcieli. Potem anioł zniknął nagle, gwiazdę tylko pozostawił, by nad chatą im świeciła, by się gniewem w blasku chwalił. Wielkie nieba, co to było? Ja nic z tego nie rozumiem. Co się w tej chałupie dzieje? Pojąć tego ja nie umiem. Gospodyni, prędko, szybko, zaraz się urodzi dziecię, trzeba pomóc. Wy kobiety, co tu robić, lepiej wiecie. Biegnij, baco, po sąsiadki, sama sobie nie poradzę, a tymczasem ja Maryję tam do izby zaprowadzę. Wybieg baca przed wielkim pędzem, przyprowadził dwie sąsiadki. Co to się na dzieciach zdały, obie przecież były matki. I zajęły się Maryją te kobiety tak jak trzeba, a nad wszystkim czuwał anioł, który znów przyleciał z nieba. Anioł z bacą tak jak mogli, wciąż Józefa pocieszali. Ciągle mu tak powtarzali, nagle z izby płacz donośny,